Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mały, szybki przeglądzik robię. W sumie to codziennie w jakimś ulu tak staram się grzebać, żeby mieć pod kontrolą, co się dzieje. Pszczółki latają. Latają z mniejszą ilością trochę pyłku, ale widać, że coś noszą, więc podejrzewam, że noszą już jakieś... podejrzewam. No widać po ulach w ogóle, że noszą już nektar. Pakują się na maksa, no i... otworzę jeden ul, żeby zobaczyć, co tam słychać. Ale jest ruch, jest duże pszczoły. No a co ciekawe, dzisiaj tak stanąłem przy rzepakach, nie koło mnie, jeszcze tak w miarę się wstrzymują, ale w powiecie średzkim, czyli ode mnie jakieś 25 km liczmy, rzepak już jest taki, że w przeciągu tygodnia on już strzelił. To już jest taki bliski kwitnienia. Kwiaty są i pąki dobrze rozwinięte, więc może nie kwiaty, pąki są dobrze rozwinięte, dobrze zawiązane i to już jest, jak jakieś zimno nie przyjdzie większe, no to tutaj się już tego nie zatrzyma. To już ruszyło, to już idzie. I cóż, no i lada moment zaczynamy walczyć już na rzepakach. Zastanawiam się, czy przewieźć pszczoły bliżej tych rzepaków, które mam, czy zostawić tutaj na pasiece. No zobaczymy. To takie trochę do myślenia. Ale widać, że fajnie tutaj pszczółki cały czas latają. Jest ich sporo. A ja idę otworzyć ulik i zaraz włączę kamerkę. Nie wiem, czy mi się to uda grzebać i trzymać w jednej ręce kamerę, ale zobaczymy. Pokazuję ten ulik. On jest taki całkiem rozwinięty. Ale jedna rzecz jest bardzo ciekawa. Zobaczcie, jak już pobielają, one donoszą. One cały czas dobudowują i donoszą nektar. Przedłużają tutaj te komórki wszystkie. Wszystko jest już pobielone. Więc już konieczne jest to, żeby dołożyć im węzy. Zostawiłem sobie tutaj miejsce. Więc jedziemy z węzą. Ale chcę tak go przejrzeć, zobaczyć, jak on tutaj wygląda. Kurczę, nie wiem, jak ja tutaj z tym telefonem sobie poradzę. Teraz zobaczymy. Będzie stał blisko pszczółek. To się tak uda? No uda, bo dużo. No właśnie. Ciekawe. No zobaczymy. Ale pierzga już też tutaj jest rzucona. Teraz tak sobie poprzesuwam, bo muszę im dołożyć węzę, więc muszę im w dobrym miejscu zrobić miejsce. Zobaczymy, do doszły już. Powiem wam, że nie wiem, czy te rękawy czy nie chronią, ale czuję się w nich dosyć pewnie. Nie było tak, żeby mnie pszczoły jakoś przez nie pożądliły, więc chyba. Dają radę. Nie wiem, czy to widać. To jest ramka wyraźnie z olbrzymim zapasem pierzgi. A może będę tak jakoś ciężko. Widać, jest całkiem sporo pierzgi. Tutaj jeszcze nie ma matki, jak widać. Jeszcze nie doszła. Jest pierzga, nektar. No tutaj widać. No to wszystko zalewają. No i muszę w weekend będę układał je już zaraz na dwóch korpusach, oczywiście nie pod 10 ramek na górze i 10 na dole, ale założę zatworek i będziemy mieć 5 ramek i będziemy dokładać w jedną stronę i górę i dół po ramce, bo ramka z węzą i dalej będzie. Przecież tutaj ona nie ma możliwości czerwienia. Znowu jest mnóstwo żarcia, wierzgi, nektaru. One same się blokują w tym momencie. A
fajnie, fajnie to wygląda, ale trzeba jakoś im pomóc, żeby zrobić im miejsce. Normalnie zasklepiają wszystko białutkim, pięknym zasklepem. Tutaj widać już oczywiście się pszczółki jakieś wygryzały, ale tutaj w to miejsce są i larwy, i są jajeczka, no i oczywiście całe mnóstwo pierzgi. Pierzgi są niesamowitej gości. Bardzo dużo pszczoły w tym momencie jest w locie, jest ponad 22 stopnie w cieniu. Słońcu już nie wspomnę. Najważniejsze, mamy już czerwik drutowy, więc z tych najmocniejszych rodzin będzie lada moment można robić odkładziki. To jest cała praktycznie ramka czerwu, czerw kryty, czerw odkryty i jajeczka. Tutaj sobie znalazła matka na tyle miejsca. Idą, rzepak wystartował, no to pszczoły też już nie znają słowo hamuj, one już zasuwają. No tutaj co, raz, dwa, trzy, cztery, czwarta rameczka też jest, to jest wszystko jak się wygrycie, czyli chyba nie ma obawy. No tak, no wszystko, no to już można powiedzieć, śmiało nazwać, że to są pełne ramki czerwu, bo tutaj dookoła wszędzie są jajeczka i larwy, to co nie jest zasklepione. Jeszcze zobaczymy jedną rameczkę tutaj, ta ostatnia, na której stoi telefon, chyba i nie wiem, coś tutaj nie spadnie, ale zerknijmy jeszcze tutaj. Ja sobie podziałam. Zobaczcie, to jest 1, 2, 3, 4, 5, nie wiem, piąta albo szósta, zaraz sobie sprawdzę dokładnie. Tutaj widać też czerwik. W każdym razie, jak to się wygryzie wszystko za około 10 dni, jak będzie rzepak, to będą tutaj 1,5-2 korpusy pszczoły, więc idą niesamowicie. Teraz jedna, dwie. To jest trzecia. No jest moc w tych dźwiękach już. I tu jest piąta. No to czyli te 5 ramek kompletnie. Spadnie dość pszczoły, nie ma co się obawiać. No a teraz muszę szybko podać węzę, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tutaj mają 9 ramek. Trzeba koniecznie im rzucić 10 już tą węzę. Żeby już tutaj to opanować, niech mają
zaczynają, niech się mnożą, niech się rozwijają. W sobotę już w większości rodzinek muszę podzielić je na... Dobra, już zabieram to, przymknę zaraz ulik. Nagrywa się w ogóle? Nagrywa się. Muszę teraz tak, zrobię to w ten sposób, że będzie rodzinka na dwóch korpusach. Z jednej strony 5 ramek na dole, 5 ramek na górze. Na dole zostawię czerw, na górę dołożę te ramki, które... Nie będę tutaj, będę pokazywał w ulu co robię. Tutaj spróbuję z tej strony dołożyć korpus. Jak dołożę ten korpus, zaraz zobaczę, czy coś mogę oddalić, nie mogę. Jak dołożę korpus, to te 5 ramek, na których jest praktycznie czerw, dotąd, nałożę na to korpus i te, najpierw jedną z tutaj tą z pokarmem, która jest, dam nad tą ramkę. Później damy raz, dwa, trzy te z czerwiem, czyli będzie 6. Później na osłonkę i węzy po dwie i jakieś. Także myślę, że to będzie na jakieś 13-14 ramkach. Także powinno to jakoś. O, na 14, no na 7. Na razie powiększymy na 7. Jak się wygryzą, jak już będą siedziały na pełno, to no to wtedy będziemy tutaj walczyć i kombinować, żeby było. Uzupełniać będziemy kolejne. Także tak to wygląda w tym uliku. No to nie ukrywam, no jest taki dosyć fajniejszy z tych średniaków, ale ja sobie skaluję od 1 do 6 ule i na razie do tej pory zasługiwały na 4 plus maksymalnie. No i jak widziałem kolegi Darka Bolińskiego rodzinkę, no to tam jest chyba 7 plus trzeba by było dać. A ja tak 4 plus, czyli takie przyzwoite rodzinki są w dobrym stanie. No teraz nie widać tak tej pszczoły, ale zwróćcie uwagę, ile tego cały czas w jedną i w drugą stronę lata. To jest niesamowity ruch, także mają, lecą w stronę słońca, tam mają las z wierzbą. No i sobie wspaniale dają radę. Także wielkie dzięki. Ja teraz jeszcze mam zebranie w kole, także lecę do koła. Także zapraszam na następny filmik. Trzymajcie się, hej.